Dzisiaj wygrana z Polonią Warszawa 1-0. Powiedz, jak w twojej ocenie wyglądało to spotkanie? W pierwszej połowie mieliśmy trochę problemów, ponieważ za wolno budowaliśmy akcję, za wolno zmienialiśmy centrum gry i zbyt byliśmy bardzo statyczni. Natomiast po wejściu na trzech obrońców zwiększyła się liczba zawodników w środku, co pozwoliło nam na szybsze operowanie piłką, zmienianie centrum gry. Mieliśmy więcej ludzi w środku, dlatego mieliśmy też przewagę. I ta gra z każdą minutą, mieliśmy coraz większą przewagę. I udokumentowaliśmy to bramką. Następnie mieliśmy dużo dogodnych okazji, żeby strzelić kolejne bramki, ale zabrakło tej skuteczności. Miejmy nadzieję, że w sobotnim meczu będziemy mieli trochę więcej szczęścia. Czy dzisiaj ten rywal czymś was zaskoczył, czy to było wszystko już omówione na analizie przedmeczowej? Nie. Dwa dni temu mieliśmy analizę dokładną przeciwnika. Widzieliśmy, gdzie są ich mocne strony, gdzie są ich słabe strony. Byliśmy odpowiednio przygotowani. Wiedzieliśmy, że są groźni ze stałych fragmentów gry. Tak strzelili w ostatnich dwóch meczach z SMS-em i z Legią w ostatnich minutach bramki. Dlatego staraliśmy się mało faulować na naszej zwłaszcza połowie. Byliśmy na to gotowi i wiedzieliśmy, że skontry mogą nas zaskoczyć. Ale też byliśmy przygotowani odpowiednio, także mieliśmy rozpracowanego przeciwnika. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.